Pobudka Fedrusu. Witam Was bardzo gorąco, z tej strony Anna Maria, jak zwykle. Dzisiejszy odcinek Pobudki Fedrusów poświęcę moim wspaniałym słuchaczom. Oczywiście nie całość, ale tutaj się trochę nazbierało rzeczy, chciałabym się z Wami podzielić. I tak się zastanawiam, ale najpierw podzielę się z Wami, wiecie, moimi emocjami, bo to, co się dzieje na dworze, nie wiem, czy zauważyliście, że mamy przedłużone piękne lato. Rolnicy, z tego co wiem, dziękuję Tomku za informację, cieszą się niezmiernie, ponieważ plony tegoroczne są niesamowicie wysokie. Tutaj oczywiście Polska jest podzielona na regiony, także w jednym regionie jest lepiej, w drugim troszeczkę gorzej, ale całość wypadła niesamowicie pięknie. Szkoda tylko tego, że te plony, że te zboża, to wszystko w większości jest sprzedawane, po prostu wywożone z Polski. Ja mam dla Was dobre wieści, bo ten rok jest rokiem szczególnym, bardzo łaskawym. Wiele pozytywnych energii, które w tej chwili docierają do nas właśnie z tego rowu wszechświata. To one sprawiają, że ludzie budzą się w takiej ilości, taką prędkością. No i oczywiście wszystko, co żyje, wszystko, co jest stworzone po to, żeby człowiekowi służyć, również wzrasta z człowiekiem razem. Czyli im więcej my odkrywamy i zaczynamy tworzyć, budować i chcieć więcej niż jest nam dane, niż do tej pory było nam dane, to wszystko idzie właśnie w tym kierunku, żeby się rozwijać. Rośliny, zwierzęta, niesamowite. Pojawiają się gatunki, nowe gatunki w miejscach, w których nigdy wcześniej ich nie było. Oczywiście biorąc pod uwagę to przebiegunowanie, o którym mówiłam wcześniej, a które jest traktowane po macoszemu w mediach, to niebawem będziemy coraz częściej obserwować anomalie pogodowe, jakieś nowe gatunki, tak jak już powiedziałam, które pojawiają się, czy to tu, czy gdzieś indziej, gdzieś na Ukrainie pojawiła się jakaś ryba, która nie występuje kompletnie w tamtych rejonach, jakieś pająki brazylijskie, coś i tak dalej. Tutaj co chwilę będą jakieś wiadomości. No, miejmy oczy szeroko otwarte, ale ja powiem Wam, że ja się tak cieszę tym słońcem, bo można sobie dłużej pomedytować, nawet oczy zamknąć i porozmawiać ze Stwórcą w tym pięknym świetle, w tych fotonach wspaniałych, cudownych. Słońce ma taką ogromną, uzdrawiającą moc. Nie na darmo bardzo często przedstawiane jest Słońce właśnie jako Bóg, jako Stwórca. A w starożytnych cywilizacjach to tu, to tam mamy to przecież przedstawiane. Zresztą, kto nie oglądał filmu Zeitgeist, to polecam oglądnąć. Tak. Może zacznę dzisiaj od takiego takiej informacji, którą przesłała mi wspaniała istota imieniem Gosia. Wiecie co? Pamiętacie może moją pierwszą audycję tutaj w Radiu Bez Cenzury? To był mój debiut. Ośmieliłam się opowiedzieć o swoich zmianach i o tym, jak ja to widzę, bo wszystko pasowało do tego, co było, zostało przedstawione jakby w artykule odnośnie świetlanego ciała. Trochę mnie to uspokoiło. I Małusia nie jest pierwszą osobą, która do mnie napisała, która ma podobne i miała podobne jakieś symptomy i opisała to w bardzo, bardzo zgrabny sposób. Chciałabym przytoczyć jej słowa tutaj teraz na antenie. Zanim to zrobię, jeszcze chwilkę przypomnę Wam, o co chodziło w tej mojej pierwszej audycji, kiedy to opowiadałam o tym, jak po prostu się przeraziłam tego, co się wokół mnie dzieje, bo nie byłam przygotowana na to ani fizycznie, ani psychicznie. Kiedy zaczęłam dostrzegać i słyszeć i widzieć rzeczy, których do tej pory nie widziałam. Węch, czyli te wszystkie, można powiedzieć, receptory odbioru.
wyostrzyły się, natomiast na początku węch, miałam wrażenie, że straciłam węch, dopiero później odzyskałam i myślę sobie, że te przemiany i to wszystkie, te zatoki, to co się dzieje z ludźmi, to jest, ma bardzo duży wpływ właśnie na przeczyszczanie czakr i właściwie oczyszczanie całego organizmu. O, Małgorzata pisze tak. Witaj, kochana. Przechodzę ostatnimi laty okres intensywnych zmian. Moje życie odwróciło się kompletnie. Zmiany totalne. W tym, tak jak i u wszystkich, prawda? Bądź w większości. Partnera i miejsca zamieszkania. Przeprowadziłam się do Francji. Tu, po dłuższym oczekiwaniu, dostałam wreszcie pracę i to przez dziwny przypadek. I właśnie w drodze do pracy, metrem, co trwa ponad godzinę, słuchałam sobie Twoich audycji. Tak bardzo mnie uspokoiłaś tym wszystkim, co usłyszałam. Ja też mam takie objawy dziwne. Nie wiem, co dzieje się z moim organizmem i przyznam się, że byłam mocno zakłopotana. Któregoś dnia stwierdziłam, że o wiele słabiej słyszę na jedno ucho. Nie tak długo po tym odkryciu zauważyłam któregoś dnia, po południowej drzemce, że bardzo słabo widzę na jedno z oczu. Byłam w ogromnej panice. Mrugałam, przemywałam szkło, bo noszę szkła kontaktowe. Moja wada jest spora, ale widziałam jeszcze gorzej, jakby totalnie za mgłą. Aż płakałam ze strachu, co się dzieje. Później jeszcze potworne kłucie w oczach, tak mocne, że nie mogłam nawet mrugać ani poruszać gałką oczną. Przepraszam, ale moje kochane zwierzątko mi tu przyszło. Co chciałeś, kochanie? Chodź sobie usiądź tutaj. Przyszedł mój wspaniały piesek do studia. Siadł. Siadł. O, rozgość się proszę na sofie. Możesz wejść, no. Idź. No, hop, hop. Hop, 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 hop. No, tyleż tutaj. Bądź cichutko. No, tak jest. Ze zwierzętami trzeba mieć też bardzo dobry kontakt. Przyszedł sobie, otworzył drzwi. To jest... spryciarz. Na czym skończyłam? A, tutaj. Któregoś dnia stwierdziła właśnie o Gosia, że słabiej widzi. Płakała ze strachu, bo miała takie potworne kłucie w oczach, w gałkach ocznych. Bóle głowy nie do zniesienia. Do dziś dnia nie wiem, jak sobie z nimi radzić, bo żadne tabletki nie pomagają. Mam kilka pytań do ciebie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te bóle głowy, ja muszę wam powiedzieć, że ja miałam potworne bóle głowy przed przemianą. Ogólnie nigdy nie cierpiałam na bóle głowy jako nastolatka, później jako młoda kobieta, bo teraz już nie jestem taka młoda, ale w tym okresie, kiedy miałam problem właśnie z zatokami, kiedy działy się te różne rzeczy, kiedy miałam wrażenie, że chodzę jakby po statku, który jest na wodzie, tylko kręciło mi się niemiłosiernie, to znaczy kręciło. Ja nie mogłam po prostu złapać równowagi. Ale no i właśnie w tym kierunku byłam przebadana. Ja poszłam, pierwsze co zrobiłam, to poszłam się przebadać gruntownie i do naszych wspaniałych lekarzy. Medycyna jak najbardziej konwencjonalna, żeby wykluczyć wszystko, co medycyna mogłaby mi na ten temat powiedzieć. No niestety nie dowiedziałam się niczego, ponieważ wszystkie moje wyniki wyszły bardzo dobrze. Bardzo dobrze, słuchajcie, bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o okulistę, bo sprawy neurologiczne miałam badane i mnóstwo badań, po prostu mnóstwo. Okulista stwierdził nawet, że mam ponad normę, jeżeli chodzi o zakres widzenia, bo też były takie badania robione. Musiałam wciskać bardzo szybko przyciski, kiedy pojawiały się kropeczki w różnych... Patrzyłam w jeden punkt i kropki pojawiały się w różnych momentach gdzieś tam na planszy. Ja nie mogłam ruszać gałką oczną, tylko to, co widziałam, miałam szybciutko wciskać właśnie w tym momencie przycisk, więc okazało się, że nawet ponad przeciętność ogarniam okiem, czyli tutaj nie, no, nic się nie działo. Błędnik też wszystko w porządku. Zostało mi przypisane na wszelki wypadek tabletki, ale jak przeczytałam skutki uboczne, bądź też
możliwość pojawienia się skutków ubocznych, to po prostu ich nie brałam. Zresztą, skoro nie zostało stwierdzone, że jednak coś się dzieje z moim błędnikiem, to nie było potrzeby brania tego. No i jeżeli chodzi o te bóle głowy, wiecie co, ja uważam, że ból głowy właśnie w tym momencie przemiany, on jest spowodowany przy blokowaniem trzech bądź nawet i czterech czakr, które są, możemy sobie policzyć tutaj od serca. Jest czakra serca, czakra gardła mamy, prawda? Tutaj trzeciego oczka i czakra korony. To wszystko musi współgrać i współdziałać. My jesteśmy zblokowani, szczególnie na poziomie serca, gardła na początku, kiedy dzieją się te przemiany. One zachodzą w obrębie czakry serca, a my ściskamy gardło, my ściskamy strach, zamyka nam gardło. To jest bardzo ważna rzecz, żeby rozluźnić właśnie tę czakrę tutaj. W związku z czym proponuję, ja sama do tego doszłam, sama przez to przeszłam, intuicyjnie, słuchajcie, technika oddychania. Najważniejsze jest, żeby zanim się weźmie tą tabletkę, ja wiem, że czasem jest tak, że nie można wytrzymać. Nie powiem, że nie brałam tabletek, naprawdę brałam, ale od 2 lat nie brałam tabletki na ból głowy, bo mnie po prostu nic nie boli. Po tej przemianie nic mnie nie boli, nie choruję, jestem cudownie szczęśliwa. Powiem wam, jak ja to zrobiłam. Przede wszystkim zmieniłam dietę. Eliminowałam z diety mojej wszystko, co niosło mało treści energii pokarmowej, energetycznej. Zastąpiłam to żywymi produktami, czyli jak najwięcej nie przerabianych rzeczy. Czyli łatwo się domyśleć, były to po prostu produkty, no wiadomo, jak najlepsze to byłoby prosto z ogródka sobie wyrwać i zjeść. A to właśnie były takie, tak zwana surowizna. Na początku jest to rewolucja. Organizm się musi do tego przyzwyczaić. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak mało wprowadzamy witamin i w ogóle soli mineralnych, substancji, które są nam bardzo potrzebne do organizmu. I w tym momencie, kiedy serwują nam na niebie mieszanki, w których jest bar, a bar wypłukuje potas z organizmu, co jest przyczyną też i wysokiego ciśnienia u ludzi. Kiedy większość ludzi leczy się farmakologicznie, zamyka się, kółko się zamyka. No, kółko się zamyka, też miałam wysokie ciśnienie, też o tym niejednokrotnie mówiłam. I co się stało? Organizm jest w stanie sam się wyregulować za pomocą odpowiedniej diety, odpowiedniej ilości wody w organizmie, odpowiednich ćwiczeń. Jeżeli zaczniecie ćwiczyć oddechowo, jak to zrobić? Ja w jednej ze swoich audycji mówiłam, ja to chyba zamieszczę na Facebooku, poszukam i po prostu poszukam tego wspaniałego człowieka, który mówi, jak oddychać. Zresztą większość z was pewnie słyszała o tych technikach, kiedy bierzemy mocno oddech do siebie za pomocą. Oczywiście ważne jest to, żeby wziąć oddech nosem, czyli bierzemy tak mocno oddech do granic możliwości, czyli tak sobie. Kiedy czujemy, że nam rozpiera wszystko w środku, że już bardziej nie możemy wziąć oddechu więcej, zatrzymujemy ten oddech na tak długo, jak to jest możliwe. Aż do ostatniego tchnienia. Uwierzcie mi, że wykonywanie tego ćwiczenia chociaż raz dziennie oczyszcza
i witalizuje wasz organizm. To jest bardzo proste. To jest jedno z prostszych ćwiczeń oddechowych. Ja zastosowałam jogę oddechową. Bardzo fajnie Rainbow Mars prowadzi właśnie taką technikę. No, jest wielu, wielu nauczycieli jogi, ale ja akurat ulubiłam ją. I tam jak to jest skonstruowane, to jest w ten sposób pięknie pokazane, kiedy odpowiednie skłony i odpowiednia technika wydychania i zabierania tego powietrza, wdychania do siebie, gdzie przepona pracuje w momencie, kiedy się zniżamy, kiedy kiedy na przykład załóżmy przy cięższych jakichś takich asanach, jak czaturanga albo coś, to też utrzymujemy ten oddech i na przykład nie wydychamy i nie wciągamy, ale przytrzymujemy. To wszystko jest ważne. To wszystko jest ważne. To jest ważne. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Nauczyłam się, i też wam radzę, jeżeli macie bóle głowy, nauczyłam się przede wszystkim nie martwić i patrzeć na problemy i na sceny, które się dzieją wokół nas, troszeczkę jakby ponad. Czyli odbijam się od, tak metafizycznie troszeczkę powiem, odbijam się od ziemi, wyskakuję lekko do góry, patrzę na tą sytuację i zawsze sobie tłumaczę. Okej, jestem w tej chwili, w tym czasie, w tej sekundzie tu. Jutro będę na to patrzeć zupełnie z innej perspektywy. Więc czy jest sens teraz karmić, na przykład jeżeli chodzi o negatywne emocje, negatywnymi emocjami tę sytuację i jeszcze podjudzać, jakby dolewać oliwy do ognia, tylko dlatego, że ona mnie właśnie pochłania. Nie ma takiego przymusu. Nawet nie wiecie, jak ludzie się dziwią, jacy są zdezorientowani, kiedy wydawać by się mogło, że w tym momencie normalny człowiek, normalny oczywiście w cudzysłowie, zareagowałby normalnie tak. Patrzą na ciebie, ty reagujesz inaczej, reagujesz spokojem, reagujesz miłością, nie wiem, reagujesz dobrą radą albo po prostu uśmiechem. To ludzie, którzy są nastawieni na negatywność, w pewnym momencie nie mają scenariusza, nie wiedzą, jak dalej postąpić. O, no i to jest piękne, to jest piękne. A co do głowy, to są jeszcze, kochani, bardzo ważne receptory na stopach do masowania. Proponuję, żebyście poszukali w internecie, ewentualnie, jeżeli ktoś ma możliwość to kupienia, zakupcie sobie książkę o refleksologii stóp. Bo to jest coś, co powinniśmy wprowadzić do naszego życia. Po prostu uciskać miejsca na stopach regularnie. Dlaczego ludzie, słuchajcie, ludzie kiedyś nie nosili butów i byli naprawdę z tego powodu, uwierzcie mi, zdrowsi. Naprawdę. Są też receptory na dłoniach. Są też receptory na uchu, które warto macać. Na przykład, jeżeli chodzi o ból głowy, to pamiętam, że akurat tutaj na tej poduszce usznej, tam gdzie kobiety zwykle mają przebite uszy, właśnie to miejsce powinno być uciskane. Jeżeli ktoś ma ból głowy, zanim weźmiecie tabletkę, napijcie się szklankę wody z solą, bo powiem szczerze, że to bardzo pomaga, tylko nie każdy może pić to, no bo odruchy wymiotne są niezależne od nas czasami, ale tu nie mówię o jakichś wielkich ilościach soli. W książce Nieuma Wykina właśnie na ten temat też dużo, dużo akurat on poświęca czasu na temat właśnie bólu głowy. On twierdzi, że my jesteśmy po prostu, nie jesteśmy nawodnieni. Nie jesteśmy nawodnieni. W momencie, kiedy nam się chce pić, to znaczy, że już jesteśmy odwodnieni. Czyli nie możemy doprowadzić naszego organizmu do takiego stanu, kiedy chce nam się pić. Bardzo często wtedy nas głowa boli. Albo chce nam się jeść, to co? To pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to właśnie napić się szklankę wody. Ja proponuję szklankę letniej wody, bądź ciepłej lekko, z sokiem z cytryny, albo ewentualnie z pół łyżeczką soli.
wypić to i poczekać 20 minut. Jeżeli się okaże, że nie jesteśmy głodni, bo chciało nam się pić, to od razu będziecie wiedzieć. To też pomaga w bólach głowy. Oczywiście pomaga też masaż. Masaż, jak tak sobie z tyłu dotkniemy potylicę z tyłu tutaj, to mamy pod potylicą mamy takie dwa punkty. Można sobie paluszkiem wymacać tutaj, gdzie zaczyna się, gdzie wstępuje właściwie nasz kręgosłup. Tu jest, mamy 7 kręgów szyjnych. Dobrze mówię? Panowie, którzy się znacie, z tego co pamiętam, moja wiedza nie jest oparta na jakichś wielkich księgach, nie studiuję. Proszę mi wierzyć, to wszystko jest w mojej głowie, nie wiem skąd. Przychodzi, kiedy potrzebuję tych wiadomości. Jest taka kulka tutaj, na której utrzymuje się czaszka i ta kulka, delikatnie masowana w kierunku ruchu wskazówek zegara, bardzo dużo też daje ulgi. A ja powiem wam od siebie, jak ja też walczyłam z bólem głowy, po prostu wyobrażałam sobie, że zamykałam oczy, wyobrażałam sobie, że na górze otwiera mi się lekko czaszka, dwie półkule leciuteńko się rozstępują. I to, co jest bólem, jest w postaci takiego smogu, albo można powiedzieć inaczej, dymu, który delikatnie wydobywa się z mojej głowy. Ten ból, w momencie, kiedy to wydostaje się do góry, jest coraz mniejszy i mniejszy, i mniejszy, i mniejszy. I wyobrażałam sobie przy tym kolor. Każdy pewnie wyobrazi sobie kolor inny dla swojego bólu. Bo ból, według mnie, im większy ból, tym ciemniejszy kolor. Tak sobie charakteryzuję właśnie. Ja odbieram świat bardzo często symbolami. U mnie bardzo dużą rolę odgrywają właśnie kolory, zapachy. Wspaniałe takie rzeczy. Człowiek po zmianie jest na tyle wielowymiarowy, że na przykład teraz, chcąc wam opisać co nieco, naprawdę mam problem, bo czasem nie da się dobrać słów, które mogłyby opisać pewien sposób, sytuację bądź doznania. I się wcale Anastazji nie dziwię, że ona też szukała słów, żeby Władimirowi coś opisać, bo czasem tak jest, że człowiek, nawet słuchajcie, my jesteśmy bardzo ograniczeni. Używamy pewnej ilości słów i właściwie kręcimy się jakby wokół, cały czas wokół tej samej ilości właśnie tych słów, tych samych liter, tej energii alfabetu, można powiedzieć. A jeżeli coś wykracza ponad przeciętność, ponad normalność, kiedy doznajemy odczuć, których wcześniej nie doznawaliśmy, albo nie potrafimy sobie wytłumaczyć na poziomie dotychczasowym, bo ja na przykład nie tłumaczę, już przestałam sobie tłumaczyć wiele rzeczy, bo jest, że im się żyje. Ja po prostu biorę sytuacje takie, jakimi one są, wiem, intuicyjnie, podświadomie, jaki będzie koniec. I zawsze dążę właśnie ku pozytywności, więc w mojej głowie nie ma negatywnych rozwiązań. Dlatego być może jest mi tak łatwo i ktoś by mógł powiedzieć banalnie przechodzić przez różne rzeczy. Gosia jeszcze tutaj pisze, że od kilku lat nawiedzają moją twarz po wystawieniu na słońce plamki. W zimie łagodnieją, w lecie takie plamki coraz są większe. Ja już go się odpisałam, wiecie co, nie wiem, czy wy to też zauważyliście, na przykład u siebie, ale ja na przykład, mój kolor skóry bardzo się zmienił. Wpada, właściwie śmieję się, że jestem żółtek, bo mam w tej chwili brązowo-żółty kolor. Cała skóra właściwie jest zmieniła swoją barwę lekko. Wiem też, że będą ludzie o kolorze bardziej skóry czerwonym i brązowym. Znaczy tutaj w tej chwili mamy różne rasy na ziemi, ale to ma na celu te zmiany
będą miały coś, będą zmianami, które nam powiedzą dalej, w jaki sposób działamy i do czego jesteśmy przeznaczeni. Dlatego ja uważam, że jeżeli ktoś właściwie zauważa u siebie jakiekolwiek zmiany skórne i nie jest to związane z chorobami, bo musicie wziąć też pod uwagę to, że przy zmianach oczyszczamy się właśnie na różny sposób. Wychodzą różne rzeczy. Jedni bardziej cierpią, drudzy mniej. I muszę wam porównać, tak jak Anastazja powiedziała o naszej Gai, że ludzie, którzy negatywnie myślą, tę negatywność wpychają w głąb ziemi i ona nie odbija się od gwiazd, nie odbija się od wszechświata, tak jak te myśli, które są lotne, są wspaniałe, są pozytywne i one potrafią wrócić na ziemię i jeszcze raz odbić się od człowieka i jeszcze raz pofrunąć na górę, ulecieć do góry. Ta negatywność wpychana jest właśnie w dół, gdzie jest uwięziona, a po jakimś czasie ona wychodzi. To samo jest z naszymi organizmami. Jeżeli jesteśmy pozytywnymi osobami, jesteśmy nieblokującymi się osobami, czyli jeżeli jesteś istotą pragnącą cieszyć się, skakać, czasem sobie zaśpiewać, nie wiem, zachować się jak dziecko, małe dziecko, szczęśliwe dziecko, które cieszy się z jakiejś sytuacji, dostałaś fajną wiadomość. Są ludzie wokół ciebie, a ty się krępujesz, nie, co nie powiedzą. Blokujesz siebie. Masz ochotę pisnąć, to piśnij. Zobaczysz, jak zaczną się oni uśmiechać dookoła. Dlaczego my jesteśmy tacy zblokowani? To tylko od nas zależy. Te blokady sami sobie narzuciliśmy, bo system pokazał nam, jak mamy się zachować, ale my jesteśmy podporządkowani. I bardzo często ludzie, którzy są tak zblokowani, to właśnie oni tę energię, którą sobie w środku gdzieś tam nagromadzili ją, ona zaczyna wychodzić. Tu mówię o blokadzie akurat, ale mówię też o negatywności. Jeżeli ktoś jest człowiekiem, który komuś zazdrości czegoś albo nosi w sobie urazę do kogoś, to jeszcze raz wam powtórzę, to robicie sobie źle, bo myśląc, że komuś zaszkodzicie, jeżeli nawet komuś zaszkodziliście, to nawet nie wiecie, jak bardzo zaszkodziliście sobie, bo to wyjdzie w postaci, prędzej czy później, w postaci jakiegoś schorzenia. Warto się też zastanowić, aż taka troszeczkę głębiej się właśnie teraz zatopię, czy jak wyglądało wasze dzieciństwo, a najlepiej byłoby, gdyby można byłoby ustalić, no, jak wyglądał poród. Ja wiem, że czasem ciężko jest aż tak bardzo się wgłębić, ale musicie wiedzieć, że poród jest bardzo ważnym czynnikiem, który rzutuje już na całe życie człowieka. O tym zrobię następną, bądź kolejną audycję, bo to bardzo ciekawy jest temat. No właśnie, Magda tutaj, nie Magda, przepraszam, to nie Magda, tylko Małgosia. Małgosia tutaj jeszcze, zawsze te dwa imiona mi się mylą. Małgorzata, Magdalena. Małgosia jeszcze pisze, że a propos strachu, praca przede mną i mam pytanie, jak ze sobą pracować. Magda chce pracować ze sobą. O, Magda pisze, że mam dziwną blokadę. Typu, gdy jestem w jakiejś grupie i każdy przykładowo coś mówi, się wypowiada, przychodzi kolej na mnie, moje serce wali jak młot, przyspiesza i zaciska mnie w gardle, robi mi się gorąco. Małgosiu, masz odpowiedź na to, dlaczego boli cię głowa. Małgosiu, czy ty to słyszysz, co napisałaś? Co ja przed chwilą powiedziałam? Ja wiem, o czym ty mówisz. Ja jako dziecko byłam bardzo wstydliwą osóbką. Serce mi jak młotem waliło, jak pani wyczytywała listę obecności. Ja wiem, o czym mówisz. Ja myślę, że wrażliwe osoby, takie jak my, przyszły właśnie na świat, żeby pracować, żeby wypracować sobie pewną zdolność i umiejętność odblokowania tego. Widocznie masz karmicznie to nad tym samym popracować, nad czym ja pracowałam. Małgosiu, wiesz? Musisz po prostu przede wszystkim wziąć pod uwagę tych wszystkich ludzi, którzy są koło ciebie, są w twojej grupie. Musisz ich wziąć
tak trochę, nie tego słowa użyłam, wziąć, może pojąć, jako masę, w której to masie jest cząstka Stwórcy, taka sama cząstka jak w tobie. Tylko że każdy z tych ludzi ma też do przepracowania swoje karmiczne jakieś tam zależności i każdy z tych ludzi będzie musiał nad czymś innym pracować. Być może dobrą sytuacją byłoby rzucenie ciebie na głęboką wodę, gdzie musiałabyś zaprezentować siebie, bądź też przemówić do ogółu jeszcze większego. Kiedy zobaczyłabyś po swoim przemówieniu bądź jakiejś tam prezentacji większej naprawdę radość w oczach ludzi, do których mówiłaś, i jakieś podziękowanie, i jakieś wspólne rozmowy, coś, co mogłabyś wywołać. Nie bój się podejmować takich wyzwań. Pisze dalej Małgosia, że robi jej się gorąco i dostaje dziwnych drgawek, zaczyna się trząść. To nic innego jak po prostu skupia, słuchaj, twój organizm. Jeżeli my mamy drgawki, nasz organizm skupia całe ciepło w środku. Bo to tak jest. Jeżeli organizm się boi, jeżeli jest jakiś strach, to cała energia zabierana jest od kończyn, i to wszystko idzie wokół serca. Dlatego, że na wszelki wypadek, zobaczcie, jakie to wszystko jest mądre. Gdyby cokolwiek stało się którejś z kończyn, to jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu czy będzie mniejszy upust krwi, czy człowiek będzie miał tak samo z adrenaliną, niby mamy podwyższone ciśnienie i coś się dzieje, ale zauważcie, jeżeli ktoś się bardzo zestracha przy pobieraniu krwi, to czy leci ta krew? Nie leci ta krew, bo to wszystko psychicznie od nas zależy. Więc Gosiu, jeżeli masz drgawki, to twój organizm stara się po prostu rozgrzać. Te drgawki są po to, bo drgawki mamy właściwie w dwóch kierunkach, słuchajcie, jest, kiedy mamy wysoką gorączkę, kiedy organizm sobie nie radzi, są też drgawki i jest w momencie, kiedy jest nam zimno, też są drgawki. Więc tutaj są, a po co są te drgawki? Właśnie po to, żeby człowiek się w tym momencie dostrajał energetycznie, bo my, tak jak już wcześniej mówiłam, my drgamy na pewnym poziomie hercowym, tak? Mamy tam swoje herce. I zawsze jak jest jakaś anomalia w jedną albo w drugą stronę, to organizm próbuje się dorównać i te drgawki są właśnie po to, żeby wyrównywać tę energetyczną niestabilność wewnątrz. Dlatego pozwól tym drgawkom, niech twoje ciało drga. Ale pamiętaj, że musisz wyrównać wtedy oddech, oddychać swobodnie, nawet jeżeli jest krótki i płytki, powinnaś wziąć jak najgłębsze oddechy wtedy i naprawdę to pomoże. I to pomoże ci. Jeszcze napisał do mnie Tomek, bardzo ciekawie zauważył pewne kwestie. Ja też przeczytam, Tomku. Bardzo piękne rzeczy mi tu wypisujesz. Powiem ci szczerze, że będę się dzielić z ludźmi twoimi spostrzeżeniami. Cześć Aniu, chcę się podzielić z tobą pewnym doświadczeniem. Byłem tydzień temu na warsztatach permakultury na balkonie organizowanych przez Fundację Transformacja. To, czego się dowiedziałem, tchnie nadzieją. Można tak uprawiać rośliny, by nie tylko się wyżywić, ale poprzez odpowiednie zabiegi można wyeliminować odpady i ograniczyć zużycie energii. Tylko trzeba wiedzieć jak. Na pewno trzeba poświęcić rok czasu, aby poznać swoją działkę, określić, jakie nisze klimatyczne się w niej znajdują, by zaprojektować samouprawiający się ogród, gdzie człowiek jedynie czuwa nad równowagą. Grzyby to niesamowite istoty. Zespalają w jedną organiczną całość cały ogród. Są jak system nerwowy ekosystemu. A taki boczniak oczyszcza ziemię z produktów ropopochodnych. W samym grzybie rosnącym na skażonej ziemi
Nie znaleziono zaś śladów ropy i taki grzyb może być jadalny. No i pod warunkiem, że nie było tam metali ciężkich w glebie. Zastanawiam się, czy uda się oczyścić tym grzybem rozległe obszary syberyjskiej tajgi i tundry syberyjskiej skażonej wydobyciem ropy beztrosko wylewającej się z instalacji przemysłowych. Bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie na Syberii tam jest taka sytuacja z tą ropą nieciekawa. Gdzieś tam się wylewa, są nieszczelne instalacje, tak jak pisze Tomek. To prawda, ale ja myślę, że to już niedługo, po prostu Gaja sobie poradzi z tym naprawdę bardzo dobrze. I to, co tutaj pisze o tych grzybkach, to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie dalej. Tam klimat jest surowy i czynnikiem ograniczającym rozwój organizmów i zdolności samooczyszczające jest niska temperatura. Czyli tą zdolnością jest właśnie niska temperatura. A może z czasem, tak jak te dzieci z przyszłości, o których mówiła Anastazja, ludzie siłą umysłu będą stymulować grzyby do oczyszczania rozległych obszarów z ropy, będą wysyłać energię grzybom, a te będą oczyszczać ziemię szybko i sprawnie, nawet przy niskiej temperaturze. Kilka miesięcy temu, szukając materiałów do ewentualnej pracy doktorskiej o roli rdzennych grup etnicznych w tworzeniu bardziej zrównoważonej cywilizacji, natknąłem się na ciekawą stronę o andyjskich Indianach Laika. Laika żyli na długo przed Inkami, przez których zostali pobici, ale potajemnie do czasów dzisiejszych przekazywali i kultywowali wiedzę o specjalnej pracy z energią. Człowiek jest przygotowywany, a potem inicjowany. Szaman, kapłan, otwiera mu podczas specjalnej ceremonii pewne szczególne ośrodki energetyczne w ciele, dzięki czemu może robić niemal takie rzeczy jak Anastazja, czyli wpływać nieinwazyjnie za pomocą energii na genetykę roślin i zwierząt. W ten sposób nie tak dawno stworzyli 4 zupełnie nowe gatunki motyli. Zobacz, ile odmian kukurydzy i ziemniaków jest w Andach. Tych odmian można liczyć w tysiącach. Przypomnij sobie, jak Anastazja zmieniła kolor kwiatka. Nie mogę ci potwierdzić, czy ta metoda Indian Laika, jak i sami Indianie, są prawdziwi. Znalazłem to w jednym źródle w internecie. A gdyby to była prawda, można byłoby wówczas stworzyć z pominięciem inżynierii genetycznej odmianę boczniaka, która dobrze radzi sobie w zimnej tundrze i czyści ją z ropy. Bardzo ciekawe, Tomku, powiem ci, a to jeszcze nie koniec, wiecie, bo dowiedział się także o Amazonii, że w Amazonii istniała niezwykle wysoka cywilizacja, która wyrosła na bardzo słabej amazońskiej glebie. Indianie stworzyli czarnoziem na rozległych obszarach i budowali sieć miast i wiosek z bardzo interesującymi rozwiązaniami urbanizacyjnymi, które bardzo przydałyby się współczesnym ludziom. Cywilizację tę widziała tylko jedna ekipa białych pod dowództwem Franciszka Orellany. Po kilkudziesięciu latach nie było po niej śladu, kiedy przybyła tam kolejna ekipa z Europy. Indian zniszczyły choroby, a pozostałości oparte na drewnie uległy szybkiemu rozkładowi w gorącym klimacie tropików. Pierwsze ślady zaczęto odkrywać dopiero w latach 90. To coś niesamowitego. Naprawdę. A ci ludzie stworzyli bardzo wysoką i wyrafinowaną cywilizację, o której praktycznie nic nie wiemy. A czuję, że ucząc się od starych ludów, możemy uzdrowić i zrównoważyć naszą cywilizację. Współcześnie żyjący w północnych Andach, w Kolumbii, Indianie Kogi powiadają, że kiedy młodszy brat, czyli biały człowiek, zwróci się z prośbą o radę do starszego brata, tak jak Kogi siebie właśnie określają. Ale ja rozumiem to szerzej i metaforycznie. Starsi bracia to generalnie Indianie z obu Ameryk, a nawet wszystkie rdzenne ludy ziemi, jak Bushmeni, Tybetańczycy czy nawet Lapończycy, to wówczas powróci na ziemię harmonia. Zobacz, Aniu, to moje i mojego kolegi z Fundacji Zafascynowanie Mądrością Ludów Indiańskich to taka gotowość, by poprosić starszego brata o radę.
Indianie i wiele innych starych ludów mają wiele fajnych rozwiązań. Jak w harmonii z naturą gospodarować ziemią i wyżywić liczne populacje. Gdy cywilizacja amazońska upadła, natychmiast wkroczył tam las. Pozostałością miast na sawannach dolnej Boliwii są leśne wyspy, niezalewane przez wodę. To niesamowite. Cywilizacja, która pozostawiła po sobie leśne ślady na ziemi. To, co mi przyszło zimą do głowy, to to, że wiedza i mądrość starych ludów to jedna strona medalu, a współczesna nauka i technika to druga strona medalu. Tak jak yin i yang. Połączenie tych dwóch aspektów pozwoli uzyskać harmonię i prawdziwie się rozwinąć. Przypomnij sobie, jak Anastazja mówiła o łączeniu przeciwstawieństw, jako o sposobie na uratowanie ludzi i świata. Też o tym myślę, wiesz, Tomku. Myślę cały czas o tym, że powinniśmy narzędziami, które zostały stworzone do tego, żebyśmy byli praktycznie niewolnikami systemu i kapłanów, żebyśmy wykorzystali te same narzędzia do tego, żeby zacząć grzebać w innej piaskownicy i budować swoje lepsze wizje. Najpierw za pomocą umysłu, najpierw w tworzeniu, a później za pomocą właśnie tych narzędzi. Ktoś podpisał kiedyś pod moim jednym z moich filmów, przepraszam, że przeklnę, ale tak było napisane, prawdziwy haker nie jebie systemu. Co to znaczy? Bo oczywiście można powiedzieć, pieprzyć NWO, niech spada na drzewo, my nie chcemy i tak dalej. My się wpisujemy, dobra, nie ma. Ale skoro jest dane nam coś, co możemy wykorzystać, żeby ulepszyć, bawić się tymi zabawkami, jak ja mówię. Jesteśmy w 3D, bawmy się tymi zabawkami, które mamy, przy takiej świadomości, jaką teraz mamy. Oczywiście nie wyobrażam sobie tego, że nagle każdy rzuci wszystko i pojedzie do lasu żyć, tylko wyobrażam właśnie sobie coś takiego, że każdy z nas, drążąc temat tych odnawialnych energii i innych energii, o których nam jeszcze nie powiedziano, a będą, na przykład, nie wiem, czy jesteście w temacie odnośnie kryształowej energii, czy słyszeliście, też zamieściłam na swoim Facebooku wspaniały wywód irańskiego naukowca, który mówi o tym, do czego on doszedł w swoich badaniach i jak bardzo był lekceważony. I jak bardzo jest niechętnie właściwie przyjmowany, jak za dużo ma do zaoferowania, bo się okazuje, że za chwilę, jeżeli tym zainteresowałyby się duże koncerny, no to dotychczasowa sytuacja z paliwami i z rynkiem energetycznym po prostu z dnia na dzień mogłyby przestać istnieć. Ale przecież tam jest tak rozwinięta ta cała piramida, że no, oni trzęsą się, bo wiedzą, co ich czeka. Z dnia na dzień może się tak zdarzyć. To jest jeszcze... Ludzie są karmieni mediami i nie wiedzą, nie mają pojęcia nawet, jak można poruszać się na przykład pojazdem bez użycia paliwa. No, właśnie. Zapraszam na swojego Facebooka, tam jest Kesha Foundation i można popatrzeć, pooglądać filmik. Co prawda jest jeszcze, nie wiem, czy on jest przetłumaczony, ale ci, którzy troszkę się orientują w języku angielskim, to czemu nie? Piszecie wspaniałe rzeczy, rozwijamy, słuchajcie, mam taką świadomość tego, że tak wszystko przyspieszyło, jest takie przyspieszenie w naszym świecie. A to, co miałoby się zdarzyć w przeciągu kilku lat, dzieje się w tej chwili na naszych oczach. Ziemia, tak jak powiedziałam, wznosi się, ma teraz się wznieść o 4 oktawy, to jest bardzo dużo. Mamy osiągnąć wartość 21 herców, więc jeżeli jeszcze gdzieś tam odstajecie z tyłu i dopiero po raz pierwszy słuchacie mojej audycji,
I tak na dobrą sprawę zaciekawiłam was czymkolwiek, to warto podrążyć ten temat, posłuchać poprzednich audycji, bo mamy dużo do sobie do opowiedzenia. Ja w ogóle was proszę o to, żebyście przesyłali swoje myśli. Będziemy sobie tutaj prezentować na antenie ciekawe spostrzeżenia. Chcecie być inkognito? Będziecie. Nie ma problemu. Ale chciałabym, bo każdy z was, każda osoba, która słucha, która trafiła tutaj i słucha tej mojej audycji i jest zainteresowana, nie wyłączyła po pierwszych 10 minutach, ma do powiedzenia dużo. Jestem tego pewna. No dobrze, to teraz chwila muzyki, bo w tamtym tygodniu nie było w ogóle, tak się zagadałam. No przepraszam, no to coś fajnego puścimy. Thank you.
jestem już z powrotem. Dzisiaj, wiecie, natknęłam się na taki fajny wywiad z panem Mirosławem Samosiukiem, który jest liderem zespołu Czeremszyna. Mówił on o tym, że powraca taka moda na wieś, że ludzie, którzy wyemigrowali ze wsi do dużych miast, wracają. I w sumie mnie to bardzo cieszy, wiecie? To mnie naprawdę cieszy, bo ludzie naprawdę potrafią odżyć w naturze. Odżyć. A przede wszystkim, jeżeli według oczywiście idei Anastazji, jeżeli my zaczniemy chcieć dobrze się odżywiać, to bosko się odżywiać, to sami sobie zafundujemy zdrowie. I nie będziemy musieli mieszkać w blokowiskach i latać do apteki, jednej z aptek, która jest na osiedlu jako 13 czy 14, bo boli nas głowa, bo po prostu jemy jak jemy, jemy chemię, jemy. Dlaczego tak musi być? Mówił też pan Mirek o tym, że organizowane są fajne konkursy, koncerty, gdzie grają różne zespoły na różnych instrumentach, gdzie prezentują się wspaniałe zespoły z różnych części Europy i Azji. Przyjeżdżają wspaniali ludzie z Ukrainy, z Węgier, grają na różnych instrumentach, o których nam się nawet nie śniło. Nawet na szklankach. Był taki zespół, który grał na szklankach. No coś niesamowitego. Widzicie, wcale nie trzeba mieć kurcze prądu i gitary elektrycznej, żeby zagrać. Wystarczy mieć flecik, wspaniały, szklanki, głos, chęć, ręce i nogi do tupania. I jest pięknie. Za chwilę przeczytam wam fragment Anastazji. To tak na dobranoc i do widzenia. I pamiętajcie, piszcie do mnie maila na wydrusa przez 2s @onet.pl. Z każdym fajnym tematem się podzielę na antenie. No i jak zwykle życzę wam wielu promieni, promyków, wspaniałych promyków słoneczka. Nawet jeżeli w najbliższych dniach go nie będzie, a coś przeczuwam, tak intuicja mi podpowiada, że ten rok będzie wyjątkowo naprawdę jeszcze ubrany w słońce i będzie jeszcze troszkę ciepło dłużej niż myślicie. Zobaczymy, czy dobra ze mnie wróżka. Także kochani, do usłyszenia. Namaste. Pamiętajcie, boskość we mnie skłania się ku boskości w tobie, bo w nas jest część Stwórcy, część Boga, a my jesteśmy w Nim. Ziemi niech panuje dobro. W jednym z rosyjskich gospodarstw mieszkała zgodna rodzina. Mąż z żoną oraz ich dwójka dzieci, chłopiec Konstanty lat 8 i dziewczynka Dasza lat 5. Ich ojciec uważany był za jednego z najbardziej utalentowanych programistów Rosji. W jego gabinecie stało kilka nowoczesnych komputerów, na których pisał programy dla przemysłu zbrojeniowego. Czasami zawalony robotą przesiadywał przed komputerem również wieczorami. Członkowie rodziny, przyzwyczajeni do spędzania wieczorów wspólnie, przychodzili wówczas do jego gabinetu i cichutko zajmowali się każdy sobą. Żona zasiadała w fotelu i haftowała. Syn Konstanty czytał lub rysował krajobrazy nowych osad. Tylko 5-letnia Dasza nie zawsze umiała znaleźć dla siebie ciekawe zajęcie.
Siadywała wtedy w fotelu tak, żeby widzieć wszystkich domowników i każdego długo obserwowała. Czasami zamykała oczy i wówczas na jej twarzy odmalowywała się cała gama uczuć. Także w ten pozornie zwykły wieczór rodzina siedziała w gabinecie ojca. Każdy był czymś zajęty. Drzwi gabinetu były otwarte i wszyscy usłyszeli dochodzący z dziecinnego pokoju głos kukułki starego zegara. Zazwyczaj kukułka kukała jedynie w dzień, a teraz był już wieczór. Dlatego też ojciec oderwał się od swojego zajęcia i razem z innymi zdziwiony spojrzał w stronę, skąd dochodził głos. Tylko mała Dasza siedziała w fotelu zamkniętymi oczami i nie reagowała. Na jej ustach odmalowywał się to nikły, to szczery uśmiech. Nagle dźwięk znów się powtórzył, jakby ktoś w dziecięcym pokoju kręcił wskazówkami zegara, zmuszając mechaniczną kukułkę do nieustannego kukania, obwieszczającego nadejście kolejnej godziny. Iwan Nikiforowicz, tak nazywała się głowa rodziny, obrócił się na swoim kręconym fotelu i powiedział do syna: Kostia, idź, proszę, zatrzymaj zegar albo spróbuj go naprawić. Tyle lat nam służył ten prezent od dziadka. Jakieś dziwne to uszkodzenie. Dziwne. Spróbuj to rozwikłać, Kostia. Dzieci zawsze były posłuszne, ale nie ze strachu przed karą, gdyż nigdy ich nie karano. Kostia i Dasza kochali swoich rodziców. Sprawiało im dużą satysfakcję, kiedy mogli robić coś z rodzicami lub spełnić ich prośbę. Kostia natychmiast wstał, ale ku zdziwieniu matki i ojca nie poszedł do dziecięcego pokoju. Stał i patrzył na siedzącą z zamkniętymi oczyma młodszą siostrę. Wciąż dochodziło kukanie z sąsiedniego pokoju, ale Kostia stał i patrzył, nie odrywając od niej oczu. Halina, matka rodziny, patrzyła z niepokojem na znieruchomiałego syna. Nagle wstała i przestraszona krzyknęła: Kostia, Kostia, co z tobą? 8-letni syn obrócił się do matki i zdziwiony jej niepokojem odpowiedział: Ze mną wszystko w porządku, mamusiu. Chciałbym spełnić prośbę taty, ale nie mogę. Dlaczego? Nie możesz się ruszyć? Nie możesz wejść do swojego pokoju? Mogę się ruszać. Na dowód tego Kostia zatupał i zamachał rękami, ale nie mam po co iść do pokoju. Ona jest tutaj i jest silniejsza. Kto jest tutaj? Kto silniejszy? Wciąż bardziej niepokoiła się mama. Dasza, odpowiedział Kostia i wskazał na siedzącą w fotelu z zamkniętymi oczami i uśmiechającą się siostrę. To ona przesuwa wskazówki. Próbowałem ustawić je na poprzednie miejsce, ale nie udaje mi się, gdy ona... Kosteńka, co ty mówisz? I ty, i Daszeńka jesteście tutaj. Jak możecie być jednocześnie tutaj i poruszać wskazówkami zegara w drugim pokoju? No, jesteśmy tu, odpowiedział Kostia. Natomiast nasze myśli tam, gdzie zegar. Tyle, że jej myśl jest silniejsza. Dlatego on kuka, póki jej myśl przyspiesza wskazówki. Ostatnio często się tak bawi. Mówiłem jej, żeby tak nie robiła. Wiedziałem, że może was to zaniepokoić, ale Dasza, jak się zamyśli, to zaczyna coś psocić. Nad czym się tak zamyślasz, Dasza? Włączył się do rozmowy tata. Dlaczego wcześniej nam o tym nic nie mówiłeś? Co miałem mówić? Przecież widzicie, gdy się zamyśla. To nie jest aż tak istotne. Ona tylko tak się bawi. Gdy ona jest zamyślona i myślą, nie sposób przeszkodzić. Ja też tak mogę poruszać wskazówkami, gdy nikt nie przeszkadza. Ale nie mogę się tak zamyślić jak Dasza. O czym ona rozmyśla, Kostia? Czy ty wiesz o czym? Nie wiem. Sami ją zapytajcie. Przerwę jej to myślenie, żeby czegoś nie nabroiła. Kostia podszedł do fotela, w którym siedziała siostra i trochę głośniej niż zwykle wyraźnie powiedział: Dasza, przestań myśleć. Jeśli nie przestaniesz, nie będę z tobą rozmawiać przez cały dzień. A na dodatek
Przestraszyłaś mamę. Rzęsy dziewczynki drgnęły. Powiodła po wszystkich obecnych nieobecnym spojrzeniem i jakby ocknąwszy się, zeskoczyła z fotela i przepraszając spuściła powieki. Ucichło kukanie i przez chwilę w gabinecie panowała całkowita cisza, którą przerwał cichy, przepraszający głos małej Daszy. Podniosła główkę, spojrzała na mamę i ojca błyszczącymi, czułymi oczami, powiedziała: Mamusiu, tatusiu, przepraszam, jeśli was przestraszyłam, ale koniecznie muszę, bardzo, bardzo koniecznie muszę domyśleć tę myśl. Teraz nie mogę jej nie domyślić. Jutro, gdy odpocznę, będę dalej ją domyślać. Usteczka dziewczynki zadrżały. Zdawało się, że zaraz się rozpłacze, jednak dalej mówiła: Kostia, nie będziesz ze mną rozmawiał, bo ja i tak będę domyślać tę myśl, póki nie osiągnę celu. Chodź do mnie, córeczko, powiedział tata, z trudem powstrzymując wzruszenie i wyciągnął w jej stronę ramiona w geście objęcia. Dasza rzuciła się do ojca, podskoczyła i objęła go rączkami za szyję. Na moment przytuliła się do jego policzka. Potem ześlizgnęła się z ojcowskich kolan i stanęła obok, przytuliwszy się do niego. Iwan Nikiforowicz, z trudem ukrywając wzruszenie, powiedział do córki: Nie denerwuj się, Daszeńko. Następnym razem mama się już nie przestraszy, gdy się zamyślisz. Powiedz po prostu, nad czym tak się zastanawiasz. Co musisz koniecznie domyślić? I dlaczego, gdy myślisz, wskazówki zegara tak szybko się poruszają? Tatusiu, chcę, żeby wszystko, co jest przyjemne, trwało długo, a nieprzyjemne stało się małe i niezauważalne. Innymi słowy, tak chcę domyślić, żeby wskazówki przeskakiwały to, co nieprzyjemne, i żeby tego nie było. Ale przecież przyjemne i nieprzyjemne nie zależy od zegarowych wskazówek, Daszeńko. Nie od wskazówek, tatusiu. Zrozumiałam, że nie od wskazówek. Ja je przesuwam, żeby kontrolować czas. Kukułka odmierza szybkość moich myśli, bo muszę zdążyć. Dlatego poruszałam wskazówkami. A jak ty to robisz, Daszeńko? Po prostu. Brzeszkiem myśli wyobrażam sobie wskazówki zegara i wtedy myślę, żeby poruszały się szybciej. One szybciej się przesuwają, gdy myślę szybko. A co chcesz osiągnąć, córeczko, przesuwając czas? Dlaczego obecny czas ci się nie podoba? Podoba mi się. Niedawno zrozumiałam, że to nie wina czasu. Ludzie sami psują swój czas, tatusiu. Ty często siedzisz przy komputerze, a potem na długo wyjeżdżasz. Psujesz czas, gdy wyjeżdżasz. Ja psuję czas? W jaki sposób? Czas jest dobry, gdy jesteśmy razem. Gdy jesteśmy razem, są bardzo dobre minutki, godziny, nawet dni. Wszystko wokół wtedy się cieszy. Pamiętasz, tatusiu, jak jabłonka dopiero co zaczynała kwitnąć? Zobaczyłeś z mamą pierwsze kwiatki i wziąłeś mamę na ręce i zakręciłeś nią. Mama śmiała się tak ładnie, że wszystko dookoła się cieszyło, i listki, i ptaszki się cieszyły. Nie było mi przykro, że kręciłeś nie mną, tylko mamą, bo bardzo kocham naszą mamę. Cieszyłam się z tego czasu razem ze wszystkimi. A potem nadszedł inny czas. To ty zrobiłeś tak, że stał się inny. Wyjechałeś na bardzo długo. Na jabłonce pojawiły się już nawet małe jabłuszka. Ciebie wciąż nie było. Mama podchodziła do niej i stała tam zupełnie sama, ale nikt z nią nie wirował, nie śmiała się tak pięknie i wszystko wokół nie miało się z czego cieszyć. Mama ma zupełnie inny uśmiech, gdy ciebie nie ma. To smutny uśmiech i to jest zły czas. Dasza mówiła szybko i z przejęciem i nagle jakby się zakrztusiła i wypaliła. Nie powinieneś pogarszać, kiedy jest dobry czas, tatusiu. Dasza, trochę masz rację, oczywiście, ale nie wiesz wszystkiego o czasie, w którym my wszyscy, w którym żyjemy, mówił rwaną mową Iwan Nikiforowicz. Był zdenerwowany. Musiał jakoś wyjaśnić konieczność swoich wyjazdów. Wyjaśnić w zrozumiały dla córeczki sposób, nie znajdując więc nic lepszego, zaczął opowiadać jej o swojej pracy, pokazując w komputerze schematy i modele rakiet. Zrozum, Daszeńko.
Nam jest oczywiście dobrze tutaj i naszym sąsiadom też jest dobrze. Jednak na świecie są inne miejsca i inne kraje. Tam jest dużo różnej broni. Żeby obronić nasz piękny sad, sady i domy twoich koleżanek, tatusiowie czasem wyjeżdżają. Nasz kraj też musi mieć dużo nowoczesnej broni, żeby się obronić. A niedawno, Daszeńko, wiesz, niedawno w tym kraju, w innym kraju, wymyślili nową broń. Jest na razie silniejsza od naszej. Spójrz na ekran. Iwan Nikiforowicz stuknął w klawiaturę i na ekranie pojawił się wizerunek o niezwykłej formie. O, zobacz, to wielka rakieta, a na jej korpusie jest aż 56 małych rakiet. Duża rakieta na rozkaz człowieka wylatuje w górę i kieruje się we wskazanych na mapie punkt, żeby w tym miejscu zniszczyć wszystko, co żyje. Tę rakietę bardzo ciężko jest strącić. Gdy zbliża się do niej jakikolwiek obiekt, komputer pokładowy to rejestruje i odpala w tym kierunku jedną z małych rakiet i niszczy go. Prędkość małej rakiety jest szybsza od dużej, bo przy starcie wykorzystuje prędkość tej dużej. Żeby strącić jedno takie monstrum, trzeba skierować na nie 57 rakiet. W kraju, w którym przygotował komorową rakietę, na razie są tylko 3 prototypy. Są one starannie ukryte w różnych miejscach, w szybach głęboko pod ziemią, ale na rozkaz, przekazany falami radiowymi, mogą zostać wystrzelone. Niewielka grupa terrorystów już szantażuje cały szereg państw, grożąc im wielkimi zniszczeniami. Moim zadaniem jest złamanie programu komputerowego rakiety komorowej, Daszeńko. Iwan Nikiforowicz wstał i zaczął nerwowo się przechadzać po pokoju. Nadal szybko mówiąc, wciąż bardziej zagłębiając się w swoje myśli o programie, jakby zapomniał o stojącej przy komputerze córeczce. Szybko podszedł do monitora, na którym widać było zewnętrzny wygląd rakiety. Stuknął w klawiaturę i na ekranie pojawił się schemat przewodów paliwowych, następnie schemat urządzeń lokacyjnych i znów ogólny widok. Zmieniając obrazy, Iwan Nikiforowicz już nie zwracał uwagi na córkę. Zastanawiając się, głośno mówił: oni na pewno wyposażyli w system lokacyjny każdy segment. Tak, dokładnie, każdy. Ale program nie może być różny. Program jest jeden. Nagle alarmujący dźwięk wydał z siebie sąsiedni komputer, jakby żądając dla siebie natychmiastowej uwagi. Iwan Nikiforowicz odwrócił się w stronę jego monitora i zamarł. Na monitorze migał tekst następującej informacji. Alarm X! Alarm X! Iwan Nikiforowicz szybko zaczął stukać po klawiaturze i na ekranie pojawił się obraz człowieka w wojskowym mundurze. Co się stało? Zapytał Iwan Nikiforowicz. Zarejestrowano 3 dziwne wybuchy, odparł człowiek. Wydano rozkaz postawienia w stan gotowości pierwszego stopnia całego kompleksu obronnego. Nadal rejestrowane są wybuchy o mniejszej mocy. W Afryce trzęsienie ziemi. Nikt nie składa żadnych oficjalnych wyjaśnień. Według danych sieci wymiany informacji wszystkie wojskowe bloki planety zostały postawione w stan gotowości pierwszego stopnia. Agresor niezidentyfikowany. Wybuchy trwają. Próbujemy wyjaśnić sytuację. Wszyscy pracownicy naszego oddziału dostali rozkaz przystąpienia do analizy sytuacji. Szybko i po wojskowemu konkretnie mówił człowiek z ekranu monitora i na koniec, już prawie krzycząc, dodał: wybuchy trwają, Iwanie Nikiforowiczu, wybuchy nadal trwają, rozłączam się. Postać człowieka w wojskowym mundurze znikła z ekranu monitora. Iwan Nikiforowicz nadal patrzył na wykaszony ekran i myślał z napięciem. Zamyślony powoli odwrócił się do swojego fotela, przy którym wciąż stała malutka Dasza, i aż drgnął z powodu nieprawdopodobnego domysłu. Zobaczył, jak jego mała córeczka z przymrużonymi oczami, nie odrywając wzroku, patrzy w ekran monitora z obrazem nowoczesnej rakiety. Nagle wzdrygnęła się, z ulgą westchnęła, nacisnęła klawisz Enter. A gdy pojawił się obraz następnej rakiety, znów zmrużyła oczy i w napięciu zaczęła się w niego wpatrywać. Iwan Nikiforowicz stał dosłownie jak sparaliżowany. Nie miał sił, by ruszyć się z miejsca i tylko w myślach gorączkowo powtarzał te same pytania. Czyżby ona powodowała wybuchy w rakietach? Wysadzała je swoją myślą? Dlatego, że się jej nie podobają? To ona je wysadza? Naprawdę? Jak to? Tak po prostu? Chciał powstrzymać córkę, więc ją zawołał. Ale nie mógł nawet głośno powiedzieć, tylko szeptał: Dasza,
Daszeńka, córeczko, powstrzymaj się. Obserwujący tę całą scenę Kostia nagle szybko wstał z miejsca, podbiegł do siostry, lekko klepnął ją w pupę i szybko powiedział: teraz jeszcze tatę przestraszyłaś. Tak, teraz to 2 dni nie będę z tobą rozmawiać. 1 dzień za mamę, 2 za tatę. Słyszysz, co mówię? Przestraszyłaś tatę. Powoli wychodząc ze stanu koncentracji, Dasza odwróciła się do brata i już bez przymrużonych oczu, a proszącym i przepraszającym wzrokiem patrzyła mu prosto w oczy. Kostia widział napełniające się łzami oczy Daszy, położył rękę na jej drobne ramię i mniej srogo powiedział: już dobrze. Z rozmowami to się zagalopowałem, ale kokardy rano sama będziesz sobie zawiązywać. Nie jesteś już mała. I ze słowami: tylko nie waż mi się płakać, czule ją objął. Dziewczynka wtuliła twarzyczkę w pierś Kostii i ramiona drgały, gdy z goryczą powtarzała: znów nastraszyłam, jestem nieznośna. Chciałam jak najlepiej, a przestraszyłam. Halina podeszła do dzieci, przycupnęła i pogłaskała Daszę po główce. Dziewczynka od razu rzuciła się matce na szyję i cicho się rozpłakała. Kostia, jak ona to robi? Jak? Pytał dochodzący do siebie Iwan Nikiforowicz. Tak samo jak ze wskazówkami zegara, tato, odpowiedział Kostia. Ale zegar jest tutaj, a rakiety są daleko, a miejsce ich przechowywania objęte jest ścisłą tajemnicą. Tato, Daszy jest wszystko jedno, gdzie one są. Wystarczy jej tylko zobaczyć zewnętrzny wygląd. Ale wybuchy, żeby wysadzić, trzeba zamknąć obwody. I to nie jeden obwód. Tam jest przecież ochrona, kody dostępu. Tak, tato. Dasza wszystkie obwody zamyka, póki nie powstanie zwarcie. Wcześniej ona to robiła bardzo długo, 15 minut, a w ostatnim czasie 1,5 minuty. Wcześniej? Tak, tato, ale nie z rakietami. Tak się bawiliśmy. Gdy zaczęła poruszać wskazówkami zegara, pokazałem jej swój stary elektromobil, na którym lubiłem jeździć, gdy byłem mały. Zdjąłem tato pokrywę i poprosiłem ją, żeby podłączyła wszystkie przewody do żarówek, bo mnie samemu było ciężko się tam dostać. Podłączyła. Chciała się przejechać, ale powiedziałem, że jest jeszcze za mała i nie da rady, jak należy odpalić i hamować. Ale potem się zgodziłem, bo nalegała. Wyjaśniłem jej, jak się włącza, ale ona wszystko zrobiła po swojemu. Tato, Dasza wzięła w ręce kierownicę, usiadła i pojechała, niczego nie włączając. Niczego. Rozumiesz? Ona to tak naprawdę wszystko robiła w myślach. I jeszcze jedno, tato, ona się przyjaźni z mikrobami. One jej słuchają. Z mikrobami? Jakimi mikrobami? Z tymi, których jest mnóstwo, które żyją wszędzie, wokół nas i w nas. Nie widać ich, ale one są. Pamiętasz, tato, z brzegu naszej działki w lesie ziemi sterczały metalowe podpory od starej linii wysokiego napięcia? No, sterczały. I co z tego? Były zardzewiałe, na betonowej podstawie. Gdy poszliśmy z Daszą zbierać grzyby, zobaczyła te resztki i powiedziała, że to źle, bo one nie pozwalają rosnąć jagodom i grzybom. Potem powiedziała: powinnyście je szybciutko, szybciutko zjeść. Po 2 dniach zardzewiały i z resztek i betonowej podstawy już nic nie było. Tylko taka ziemia. Na razie jeszcze bez trawy. Mikroby zjadły metal i beton. Ale dlaczego? Kostia, wyjaśnij, dlaczego wcześniej mi o tym wszystkim, co się dzieje z Daszą, nie mówiłeś? Tato, bałem się. Czego? Czytałem z historii jeszcze, że nie tak dawno ludzi z niezwykłymi zdolnościami izolowali. Chciałem wam o wszystkim powiedzieć, ale nie wiedziałem, jak to zrobić, żebyście zrozumieli i uwierzyli. Kostia, my zawsze ci wierzymy. Mogłeś przecież to zademonstrować. Chciałem powiedzieć, że Dasza mogłaby nam zademonstrować swoje zdolności na czymś nieszkodliwym. Tato, ja nie tego się bałem. Ona mogłaby zademonstrować. Kostia zamilkł. A gdy znów zaczął mówić, jego mowa była nerwowa i żarliwa. Tato, kocham ciebie i mamę. Z Daszeńką czasem mam napięku, ale ją też bardzo kocham. Ona jest dobra. Dasza jest bardzo dobra dla wszystkich wokół. Ona nawet robaczka nie skrzywdzi. A one jej.
Do ula z pszczołami podeszła, usiadła tuż przed wejściem i patrzyła, jak pszczoły latają. Dużo pszczół wędrowało po jej rączkach, nogach, po policzku i żadna jej nie urządliła. Daszeńka podstawiła dłoń nad latującym pszczołom, a one siadały na niej i coś jej zostawiały, a potem oblizywała dłoń i roześmiała się. Ona jest dobra, tato. Uspokój się, Kostia, nie denerwuj się. Ocenimy sytuację na spokojnie. Tak, trzeba wszystko spokojnie przemyśleć. To jeszcze dziecko. Wysadziła kilka nowoczesnych kompleksów rakietowych. Mogła wywołać wojnę światową, straszną wojnę. Nawet bez wojny. Jeśli by przewertowała zdjęcia z planami rakiet, nie tylko przeciwnika, ale i naszych. Jeśli by zaczęły wybuchać wszystkie istniejące rakiety we wszystkich krajach, świat mógłby znaleźć się na krawędzi powszechnej katastrofy. Mogłoby zginąć setki milionów istnień ludzkich. Ja też przecież kocham naszą małą Daszę. Ale miliony. Trzeba zasięgnąć rady. Trzeba znaleźć wyjście. Na razie nie wiem. Daszeńkę trzeba jakoś izolować, jakoś. Na pewno. Możliwe, że trzeba będzie ją na jakiś czas uśpić. Możliwe. A masz jakieś inne wyjście? Czy jest jakieś inne wyjście? A to, tato, poczekaj, a może można usunąć z ziemi wszystkie śmiercionośne rakiety, które się jej nie podobają? Usunąć? No, do tego trzeba... Potrzebna jest zgoda wszystkich państw, z wszystkich wojskowych bloków, tak. Tego nie da się tak szybko zrobić, jeśli w ogóle to możliwe. Na razie Iwan Nikiforowicz nagle się otrząsnął. Podszedł do komputera, na którego monitorze wciąż był wyświetlony obraz rakiety, którą przeszkodzili Daszę zniszczyć. Wyłączył monitor, przesiadł się na komputer sieciowy i zaczął pisać tekst. Do sztabu. Raport ten należy niezwłocznie rozesłać do wszystkich wojskowych bloków i przekazać międzynarodowym środkom przekazu. Przyczyną serii wybuchów rakietowych kompleksów są bakterie, które potrafią zamykać obwody. Można nimi kierować. Bezwzględnie należy zniszczyć wszystkie zdjęcia i plany zapasów broni, które mogłyby zostać odpalone. Wszystkie. Począwszy od najmniejszej kuli, a skończywszy na najnowocześniejszym zespole rakietowym. Osoba, która potrafi kierować bakteriami, nie musi znać miejsca obiektu, który wysadza. Wystarczy, że zobaczy jego obraz. Iwan Nikiforowicz spojrzał na uśmiechniętą już Daszę z ożywieniem rozprawiającą z mamą i dodał do oświadczenia następujący tekst. Miejsce pobytu kierującego wybuchami nieznane. Niezwłocznie wysłał zaszyfrowaną wiadomość do sztabu. Rankiem następnego dnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wojennej Rosji. Wokół wioski, w której znajdowała się posiadłość Iwana Nikiforowicza, została postawiona ochrona. Ochroniarze starali się być niezauważeni. Wojskowych przebrali w kombinezony pracowników drogowych. 5 kilometrów od wioski, na obrzeżach, niby to zaczęli budować obwodnicę, ale budowali jednocześnie, za każdym razem, dniem i nocą, metr po metrze. Na terenie posesji Iwana Nikiforowicza zostały zainstalowane kamery wideo, które rejestrowały każdą minutę życia małej Daszy. Obrazy przekazywane były do centrum, przypominające centrum lotów kosmicznych. Dziesiątki specjalistów, psychologów, wojskowych gotowych wydawać konieczne polecenia w przypadku ekstremalnej sytuacji, dyżurowało na zmiany przed monitorami. Specjaliści i psycholodzy dzięki specjalnemu połączeniu bez przerwy wydawali zalecenia rodzicom małej Daszy, jak zająć ją czymś, by znów nie popadła w zamyślenie. Rosyjski rząd złożył międzynarodowe oświadczenie, które wielu wydawało się osobliwe. Oświadczał w nim, że Rosja jest w posiadaniu siły zdolnej wysadzić każdy rodzaj amunicji, gdziekolwiek by się on znajdował. Jednak siły te nie są w pełni kontrolowane przez władze Rosji. Natomiast prowadzone są z nimi rozmowy. Takie nieprawdopodobne oświadczenie wymagało potwierdzenia. Na Radzie Międzynarodowej podjęto decyzję przygotowania serii pocisków o nietypowym kształcie. Wyprodukowano je w kwadratowych obudowach. Każde z państw biorących udział w eksperymencie wzięło 20 takich pocisków i ukryło je w różnych miejscach na swoim terytorium. Dlaczego zrobili kwadratowe pociski? Dlaczego nie można było
wziąć zwyczajnych. Bano się, że mogłyby wybuchnąć nie tylko te wszystkie istniejące na świecie pociski, ale i wszystkie naboje w policyjnych i wojskowych magazynkach broni oraz u każdego, kto posiada broń z ostrą amunicją. No tak, oczywiście. No i jak, udał się eksperyment? Iwan Nikiforowicz poprosił do gabinetu córeczkę i pokazał zdjęcie kwadratowego pocisku i poprosił, żeby wysadziła takie ładunki. Dasza spojrzała i rzekła: Tatusiu, bardzo cię kocham, ale nie umiem spełnić twojej prośby. Dlaczego? Zdziwił się Iwan Nikiforowicz. Nie uda mi się. Niemożliwe, Daszeńko, wcześniej ci się udało. Wysadziłaś w powietrze całą serię nowoczesnych rakiet, a teraz ma się nie udać? Tak, tatusiu, bo wtedy się denerwowałam. Nie chciałam, żebyś wyjeżdżał, żebyś siedział po wiele godzin przy komputerze. Gdy siedzisz przy komputerze, to z nikim nie rozmawiasz i nic ciekawego nie robisz. Teraz cały czas jesteś z nami. Stałeś się bardzo dobry, tatusiu, i żaden wybuch mi się nie uda. Iwan Nikiforowicz zrozumiał. Dasza nie potrafi wysadzić kwadratowych pocisków, gdyż nie ma wyraźnego powodu. Nie widzi sensu. Chodził zdenerwowany po gabinecie, zastanawiając się gorączkowo nad rozwiązaniem. Zaczął z podnieceniem przekonywać Daszę. Mówił do córki, ale tak naprawdę rozmawiał ze sobą. Nie uda się. Tak więc, cóż, od tysięcy lat toczą się wojny. Gdy między jednymi państwami cichły odgłosy bitew, wybuchały pomiędzy innymi. Ginęły miliony ludzi. I w tej chwili też giną. Marnuje się na produkcję broni olbrzymie środki. I właśnie przed chwilą była możliwość przerwania tego niekończącego się śmiercionośnego procesu. Ale cóż... Iwan Nikiforowicz popatrzył na siedzącą w fotelu Daszę. Twarz córeczki była spokojna. Z zaciekawieniem obserwowała, jak ojciec chodzi po gabinecie i mówi. Nie niepokoił jej sens wypowiadanych słów. Ona nie uświadamiała sobie do końca, czym są wojny, co to są jakieś tam środki i kto je marnuje. Myślała o czym innym. Dlaczego tata chodzi zdenerwowany po gabinecie pomiędzy nieczułymi, nie dającymi zupełnie żadnej energii komputerami? Dlaczego nie chce wyjść do sadu, gdzie kwitną drzewa i śpiewają ptaki? Gdzie każde źdźbło trawy i każda gałązka drzewa czule głaszczą całe ciało czymś niewidzialnym? Tam są teraz mama i braciszek Kostia. Niech tata lepiej kończy swoją nudną rozmowę i żebyśmy razem poszli do sadu. Mama i Kostia, gdy ich zobaczą, cieszą się. Mama będzie się uśmiechać, a Kostia jeszcze wczoraj obiecywał, że opowie o tym, jak można dotknąć daleką gwiazdkę, dotykając kamyka czy kwiatka. Kostia zawsze dotrzymuje obietnic. Daszeńka, nudzi cię to, co mówię? Nie rozumiesz mnie? Zwrócił się do córeczki Iwan Nikiforowicz. O czym tam tak myślisz? Myślę sobie, tato, tak. Dlaczego siedzimy tutaj? Dlaczego nie ma nas w sadzie, gdzie wszystko za nami tęskni? Iwan Nikiforowicz zrozumiał, że z córeczką trzeba rozmawiać bardziej konkretnie i szczerze. Zaczął więc te słowa. Daszeńko, gdy wysadziłaś w powietrze rakiety, patrząc na ich rysunki, powstał pomysł, by jeszcze raz sprawdzić twoje zdolności. Po to, by pokazać całemu światu, że Rosja potrafi zniszczyć wszystkie zapasy broni na świecie. Wtedy nie będzie sensu, by je produkować. Będzie to niebezpieczne i bezsensowne. Te, które już są, ludzie zaczną niszczyć sami. Rozpocznie się powszechne rozbrojenie. Kwadratowe naboje zostały przygotowane specjalnie po to, żebyś mogła zademonstrować swoje zdolności i żeby nikt przy tym nie zginął. Wysadź je, Daszeńko. Nie mogę teraz tego zrobić, tatusiu. Dlaczego? Wcześniej mogłaś, a teraz nie? Dałam sobie słowo, że już nigdy niczego nie wysadzę, ponieważ dałam słowo, straciłam zdolności. Straciłaś? Ale po co dałaś sobie takie słowo? Kostia pokazywał mi w książce obrazki, jak rozsypują się ciała ludzi na kawałki, jak ludzie boją się wybuchów, jak drzewa się przewracają i umierają. Dałam sobie słowo. Daszeńko,
Czy to znaczy, że już nigdy nie będziesz mogła? Chociaż raz ten, tylko jeden raz. To kwadratowa amunicja. Iwan Nikiforowicz pokazał córce fotografię kwadratowego pocisku. Są przygotowane specjalnie dla celów eksperymentu i ukryte w ustronnych miejscach w różnych krajach. Obok nich, ani nawet w pobliżu, nie ma ludzi. Wszyscy czekają, czy wybuchną. Wysadź je, córeczko. To nie będzie złamanie danego słowa, to nikt nie zginie. Wręcz przeciwnie. Dasza raz jeszcze obojętnie spojrzała na zdjęcie kwadratowego pocisku i odpowiedziała spokojnie. Nawet gdybym cofnęła dane słowo, to i tak one nie wybuchną, tatusiu. A dlaczego? Bo ty, tatusiu, za dużo o tym mówisz. A gdy zobaczyłam fotografię, to od razu mi się nie spodobały takie kwadratowe pociski, szkaractwa. Są brzydkie. I teraz... I co teraz, Daszeńko, co? Tato, wybaczysz mi? Tak długo, tatusiu, mówiłeś już po pokazaniu zdjęcia, że przez ten czas one zjadły je już prawie całe. Zjadły? Co zjadły? Zjadły prawie całą kwadratową amunicję. Od razu, jak tylko mi się nie spodobały te kwadratowe pociski, poczułam, że one zaczęły się poruszać i bardzo, bardzo szybko zjadać. Jakie one? No, takie malutkie. Są wszędzie wokół nas i w nas. One są dobre. Kostia mówi, że są to bakterie czy mikroorganizmy, ale ja wolę na nie mówić po swojemu, moje maleństwa. To bardziej im się podoba. Czasem bawię się z nimi. Ludzie wcale nie zwracają na nie uwagi, a one zawsze dla każdego człowieka starają się robić dobrze. Gdy człowiek się cieszy, jest im dobrze od radosnej energii. Gdy człowiek się złości albo niszczy coś żywego, one giną w dużych ilościach. Na miejsce tych, które zginęły, spieszą nowe. Czasami jednak nie zdążą zastąpić tych, co zmarły i wtedy ciało człowieka choruje. Ale przecież ty jesteś tutaj, Daszeńko, a amunicja ukryta w różnych państwach pod ziemią. Jak one, no te maleństwa w innych państwach mogły się tak szybko dowiedzieć o twoim pragnieniu? One jak po sznurku bardzo szybko opowiadają, dużo szybciej niż biegają elektrony w twoim komputerze. Komputer? Łącza? Zaraz, wszystko sprawdzę. Na naszym terytorium wokół każdego pocisku zainstalowane są kamery wideo. Chwileczkę. Iwan Nikiforowicz obrócił się do sieciowego komputera. Na ekranie monitora widać było kwadratowy pocisk, a dokładnie jego resztki. Korpus pocisku był pokryty rdzą, cały w dziurach. Obok walała się głowica, która wyraźnie była już mniejszych rozmiarów. Iwan Nikiforowicz włączał wizję z kolejnych kamer. Przekonał się, że z innymi pociskami działo się to samo. Na ekranie pojawiła się postać człowieka w wojskowym mundurze. Dzień dobry, Iwanie Nikiforowiczu. Widzieliście już? Do jakich wniosków doszła rada? Zapytał Iwan Nikiforowicz. Członkowie rady podzielili się na grupy i dyskutują. Ochrona opracowuje dodatkowe środki bezpieczeństwa obiektu. Nie nazywajcie mojej córki obiektem. Denerwujecie się, Iwanie Nikiforowiczu. W zaistniałej sytuacji jest to niedopuszczalne. Za 10 minut będzie u was grupa ekspertów składająca się z najznakomitszych specjalistów, psychologów, biologów, elektroników. Są w drodze. Macie zapewnić im spotkanie z waszą córką. Przygotujcie ją do tego. Do jakiej decyzji skłania się większość członków rady? Na razie zdecydowano o pełnej izolacji waszej rodziny na terenie posesji. Musicie bezzwłocznie usunąć wszelkie wizerunki środków rażenia. Bądźcie przy córce i starajcie się nieustannie ją obserwować. Przez półtorej godziny rozmawiała z Daszą grupa specjalistów Wojskowej Rady, którzy przybyli do osady Iwana Nikiforowicza. Maleńka cierpliwie odpowiadała na pytania dorosłych, jednak po półtorej godziny zdarzyło się coś, co wprawiło wszystkich specjalistów obecnych w osadzie oraz obserwujących te zdarzenia na monitorach w Centrum Rady Bezpieczeństwa w zdumienie. Otworzyły się wtedy drzwi dużego gabinetu Iwana Nikiforowicza i wszedł braciszek Daszy, Kostia. Przyniósł zegar z kukułką, która ciągle kukała. Postawił go na biurku. Z
Wskazówki zegara wskazywały godzinę 11. Natomiast kiedy mechaniczna kukułka powinna była skończyć określoną ilość kuknięć, wtedy duża wskazówka szybko zataczała koło i kukułka zaczynała wszystko od nowa. Obecni patrzyli zdziwieni raz na dziwne zachowanie kukułki, raz na Daszę i milczeli. Oj! Wykrzyknęła nagle Dasza. Przecież zapomniałam. Muszę iść w ważnej sprawie. To moja koleżanka Wieruńka kręci wskazówkami. Tak się umówiłyśmy, gdybym zapomniała. Na mnie już pora. Idę. Dwaj ochroniarze zasłonili sobą wyjście z gabinetu. Gdybyś o czym zapomniała, Daszeńko? Pytał Iwan Nikiforowicz. Gdybym zapomniała pójść do dworu, w którym mieszka moja koleżanka Wieruńka, aby pogłaskać jej maleńki kwiatek i go podlać, bowiem on bez pieszczot cierpi z tęsknoty, bardzo lubi, gdy się na niego czule patrzy. Ale ten kwiatek nie jest twój, zauważył Iwan Nikiforowicz. Dlaczego twoja koleżanka sama nie może go pogłaskać, swojego własnego kwiatka? Tatusiu, przecież Wieruńka z rodzicami pojechała w gości. Gdzie w gości? Gdzieś na Syberię. Krzyki obecnych wypowiedzi i stłumione szepty dały się słyszeć wszędzie dookoła. Nie jest sama. Jakie zdolności mają jej koleżanki? Ile ich jest? Jak je odnaleźć? Należy pilnie określić wytyczne wobec takich dzieci. Okrzyki natychmiast ucichły, gdy tylko podniósł się z miejsca siwiejący człowiek. Był to najstarszy starzem i najwyższy ranką spośród obecnych w gabinecie. Był marszałkiem Rady Bezpieczeństwa Rosji. Wszyscy zwrócili się w jego stronę i umilkli. Siwy człowiek patrzył na siedzącą na małym drewnianym krzesełku Daszę. Po jego policzku stoczyła się łza. Podszedł powoli do niej. Przykląkł przed nią na jedno kolano i wyciągnął do niej rękę. Dasza wstała, zrobiła krok. Chwyciła falbankę sukienki, dygnęła przed nim, następnie położyła na jego dłoni swoją małą rączkę. Siwy człowiek przez chwilę patrzył na nią, a potem z pochyloną w geście pokory głową pocałował rączkę Daszy, mówiąc: wybacz nam, proszę, mała bogini. Na imię mi Dasza, odrzekła. Tak, oczywiście, że na imię ci Dasza. Powiedz, co się stanie z naszą ziemią? Dziewczynka ze zdziwieniem patrzyła w twarz starszemu człowiekowi, podeszła do niego i delikatnie starła dłonią łzy z jego policzka. Palcem dotknęła wąsów. Odwróciła się do brata. Kostia, obiecałeś mi pomóc w kontakcie z liliami ze stawu Weroniki. Pamiętasz, że obiecałeś? Pamiętam, odpowiedział Kostia. To chodźmy. Chodźmy. Dasza zatrzymała się w drzwiach. Minąwszy już rozstępującą się przed nią ochronę, odwróciła się do wciąż jeszcze klęczącego człowieka, uśmiechnęła się do niego i z przekonaniem rzekła: a na ziemi będzie dobro. Po 6 godzinach, występując na poszerzonym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji, siwy przewodniczący powiedział tak: wszystko na świecie jest relatywne. Przeciwne do naszego pokolenia, pokolenie nowe, podobne jest Bogom. Nie do nas powinno ono równać, ale my do Niego. Cała wojskowa moc planety razem ze swoimi unikatowymi technologiami okazała się bezsilna wobec jednej samotnej małej dziewczynki z nowego pokolenia. Naszym zadaniem, naszą powinnością, naszym obowiązkiem wobec nowego pokolenia jest wziąć udział w uprzątnięciu śmietnika. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby oczyścić Ziemię ze wszelkiego rodzaju broni. Nasze technologiczne osiągnięcia i odkrycia, zrealizowane, jak nam się wydawało, w unikatowych wojskowych centrach, okazały się wobec oblicza nowego pokolenia niepotrzebnym chłamem. Powinniśmy to wszystko usunąć.